Cześć, ja jestem Cedi i zapraszam was na kolejny odcinek z gry. Jakiej gry? The End Is Nigh się ta gra nazywa. Może kolejność, którą teraz sobie obieram, nie jest całkiem logiczna, ale po prostu po tym, jak świetnie się ten rozdział zapowiada, nie mogę robić tutaj zupełnie czegokolwiek innego. Muszę po prostu zabrać się od razu za ten rozdział, bo tak genialnie się on po prostu zaczyna. Tak klimat jest tu genialny. Tak wszystko tu się fajnie zapowiada. Więc z armat możemy się wybijać, jeśli na nie odpowiednio skoczymy, oczywiście. Z tych tutaj buletów różnych. Klimat jest nieziemski. Od razu mi się to kojarzy z intrem 6 Final Fantasy i również właśnie z Super Mario Bros. 7. Nie z Mario 7, a z Mario 3. Gdzie to tam? Oczywiście taki steampunk był całkiem fajnie zrealizowany. Ten finałowy level z czołgiem, no to mega sprawa była. I ogólnie tam takie różne levele na statkach, na czołgach były bardzo fajne. No i steampunk to coś, co ja bardzo całkiem lubię, tak muszę powiedzieć. Coś, co również lubię, to post-apo. A tutaj, no cóż, jesteśmy w świecie post-apo, gdzie tutaj mamy pewną dawkę steampunkowości. Niestety. A to jest fajne, jak nie do końca byłem fanem tych żabek, rybek i różnych nietoperzy kruczych, tak to naprawdę wygląda fajnie. Odbijanie się z tych kul armatnych po prostu. No bo atmosfera jest nieziemska tutaj, naprawdę. Uwielbiam takie rzeczy. Te tryby w tle, te armaty tutaj wszędzie, te ciągłe umieranie. Czego chcieć więcej? Czy jest jakieś takie miejsce, które mnie nie zabije, bo jak te kule się tak nakładają na siebie, no to trochę jest problem. Okej, zebrane. Teraz tylko zapiszmy sobie gierkę. Znaczy zapiszmy tego tumora oczywiście. Tu mamy dwie drogi w tym... trzy drogi w tym momencie. No domyślam się... co się stało? Domyślam się, że ta będzie prowadziła po prostu dalej do SS Exodus 4. A to mnie nie interesuje. Znaczy to mnie bardzo interesuje. Ale na początek są rzeczy dużo ważniejsze i dużo też trudniejsze. Odbijanie się z tych kul to nie będzie prosta rzecz. Szczególnie, że ja tutaj pewnie muszę się z kilku wybić, żeby to dobrze zrobić. Ale myślę, że jeśli wyskoczę z tego miejsca i troszeczkę w lewo, to mogłoby się udać. 201 tumorów to jest wynik niegłupi. No właśnie, to jest trudny skok, ale bardzo fajny. Tylko jeszcze trzeba to jakoś zrobić, bo te kule tak latają wszystkie trzy w różne, ale wow! Podobne, nie do końca podobne strony. Dobra, tutaj jest inne przejście na ten ekran. Okej. Nie jestem pewny dokładnie o co chodzi. Chyba o to chodzi, że tutaj mogłem sobie na górę przyjść i no, tak jakby normalna droga na górę to naokoło, a ja postanowiłem sobie zrobić po swojemu, odbijając się z kul, mimo że nie było to konieczne. Ale no, nie zawsze w tej grze jest oczywiste, co jest konieczne, a co nie. Coś tu się tak zatrzęsło fajnie. Więc tutaj... o, to wyszło ciekawie. Jest jedna rzecz, która mnie ciekawi. O, tumor tu jest, no tak, to wiadomo. Ale ciekawiło mnie, czy ogólnie tam, w to miejsce, skąd ten... ta para... wylatuje, będę w stanie tam może wskoczyć na dół. Jednak nie, znowu te latające kolczaste kule lecą. Jakie to jest rozległe w ogóle? Tutaj sekret się znajduje. Kule się odbijają. Zadowolony duszek się cieszy, że tam nam to robi. Te straszne tutaj rzeczy zrzuca na nas. Tylko. Najpierw zacząłbym na pewno od po prostu polecenia jakoś na lewą stronę. Właśnie teraz dopiero zauważyłem, że tutaj są cztery armaty, a nie dwie. Nie ma nic na lewą stronę. Nie ma nic na lewą stronę, oczywiście. Więc rozumiem, jak trzeba się dostać na górę, tam z lewej strony właśnie. Dam radę tak? Wow, to było niespecjalne, znaczy to było całkiem specjalne, ale nie zrobione specjalnie, więc ciekawi mnie, czy da się to jakoś właśnie za każdym razem odpowiednio wykonać. Wystarczy zrobić skok w ostatniej chwili. Tylko tutaj nie stać za każdym razem w tym samym miejscu. Czy to takie trudne do zrozumienia? Najwyraźniej. No to miejsce jest bardzo takie bezpieczne. Teraz tylko
nie pogubić się w tym natłoku kul, które wszędzie latają na każdą stronę. Ja nie wiem, co robić, ja się stresuję, halo, proszę nie zabijać mnie. Dobra, teraz tutaj poczekać. Jedna, druga. I teraz skocz tutaj, dobra, żyję cały czas, jakoś się trzymam. To już chciało mnie dorwać. I teraz tylko tutaj doskoczyć, witaj. Hej, dlaczego nie zginiesz jak reszta z nich, ty raczy chłopcze? Nie mów tak. Jestem pewny, że znajdziesz jakąś drogę, żeby się kiedyś w końcu wyłączyć. I kiedy to się stanie, ja będę tym uznanym za dokonanie tego. Dziewczyny mnie będą kochały. O Boże, tak bardzo uwielbiany, to uwielbienie, mogę to już poczuć. Po prostu idź i się samo zniszcz, ty zmęczona czerniakowa kulo. W porządku, mam nadzieję, że to zrobię. I że w sumie tego nie do końca zrobię i nie zginę, nie zabiję siebie. Okej, udało się, więc piątka zdobyta. Możemy dalej podróżować tym dosyć skomplikowanym ekranem. A nawet nie do końca, ale właśnie ogólnie podoba mi się, jak bardzo otwarte to się wydaje. Mogę tak jakoś to zrobić? Mogę jakoś tak to zrobić. Musiał tak się pojawić akurat w tym miejscu najgorszym. No niech będzie teraz. Gdy mniej więcej wiem, co się dzieje, ale raczej po tej stronie mniej, to mogę coś tu zrobić, jak już się zacznie. Ja tutaj staram się za bardzo pędzić w tej grze, ogólnie w grach pędzę, zanim pomyślę. I to nie zawsze jest dobry pomysł. Czasem lepiej najpierw stanąć spokojnie, pomyśleć, a potem rozplanować sobie wszystko i potem dopiero no, ten plan w życie wprowadzić. Ale czasem ciężko to zrobić, bo czasem brakuje cierpliwości. Ja mam cierpliwość, żeby próbować wielokrotnie, ale nie mam cierpliwości, żebym przez długi czas się skupiać, jeśli to ma jakiś sens. No, a wystarczyło chwilę poczekać. Tak jak tutaj, ważne jest, żeby poczekać i nie pędzić, bo wtedy nas ta kula może bardzo łatwo zabić. Ty tu lecisz? Ale ten klimat jest tak dobry, tak uwielbiam to tło, to wszystko, jak tutaj ładnie pasuje. Znaczy, timingowych zagadek to ja nie łapię i nie będę łapał, ale tutaj timing nie był ważny, bo i tak miałem miejsce, żeby się schować. Więc tu jest ekran zerowy. No tu jest SS Exodus 5, tak? A tu jest bez numerka po prostu, okej. Dziwacznie. Żadnych sekretów, no nie widać, taki po prostu ekran przejścia. W sumie całkiem uroczy, ale ja pominąłem pół tej planszy. To jest dziwne, mogę tam... To naprawdę jest otwarta taka bardzo struktura. Czego się tutaj zupełnie nie spodziewałem. Ale w tym momencie raczej nie wiem, co miałbym tu zrobić. Wskakuj. Mogę jakoś na górę się dostać? Bo tak trochę... Tak trochę nie widzę czegoś takiego. Poziom trzeci. No będę wiedział, że tu jesteś, wiem, że mogę do ciebie wejść. Ale na razie nie będę tego robił. Nie będę też z tobą póki co gadał, bo... No skoro i tak mnie to nie interesuje, no to nic tu nie będzie. Tutaj gdzieś jest tumor. O, chcę po kolei, 1, 2, 3, tak? A jeszcze drugiego nie miałem takiej paszczy przyszłości. Więc na razie sobie to otwórzczę. Gdzie tu tumor siedzi? Widzę oczywiście jedno miejsce. Ciekawe. Wow. Dobra, kolejny niezły sekret, ale nie mogę się wrócić. Nie ma czegoś takiego. Coś na lewo będzie? Nic zupełnie na lewo nie będzie. Dobrze, że się pojawiamy przynajmniej w dobrym miejscu. Byłem pewny, że jestem tam bezpieczny. Więc na lewo coś takiego. No... Też trzeba zrobić coś takiego, tylko trzeba to jeszcze zrobić dobrze. I czekam na lewym brzegu na ten moment. Następnie też czekam na lewym brzegu na ten moment. Następnie też czekam na lewym brzegu na ten moment. Następnie też czekam na lewym brzegu na ten moment, okej. Ale to jeszcze nie koniec. Więcej takiej zabawy. Mamy. To oczywiście nie mogłoby być tyle, ale bardzo mi się podobało. No i udało się to zrobić za pierwszym razem, tamten
tamtą jedną część, raczej z prawej strony nic nie ma. Tu czeka na nas mega tumor i mamy też wyjście. Bardzo, bardzo przyjemne to było, mega przyjemne to było, ale mnie cały czas kupuje tak bardzo ta atmosfera, jestem w tym świecie. I to jest dobre, ale... Dwa skoki, zawsze w grach są często takie sekwencje, gdzie... No właśnie... Nie łapię tego, że trzeba robić dwa skoki. Dobra, to się w pewnym miejscu... blokuje, w drugą stronę będzie... No właśnie, dużo łatwiej. Wrócić się górą nie wrócę. No spróbujmy. Zrobiłem to poprzednim razem. Ale oczywiście poprzednim razem to było poprzednim razem. I teraz gdy jest dużo łatwiej, to okazuje się, że nie jest, bo ma się więcej jakby trochę na głowie czy coś. No bo tutaj wystarczy biec. Nie do końca wystarczy biec. Łapaj. To zaczyna lecieć. No i poczekajmy po prostu w miarę, aż to się zatrzyma. I teraz się zatrzymało, mogę przebiec. I teraz tylko trzeba wrócić tak samo, jak się wcześniej przebiegło, ale... Gdy teraz już się tego tumora gra, to się gra... Właśnie ma, to się gra inaczej. Chyba nawet udało mi się wyczuć idealne miejsce. Poszło, dobra. Mamy to, więcej takich zabaw. No ja cały czas mam wrażenie, że coś pominąłem. No właśnie, ten jeden ekran, ale... O, to nie było specjalnie. Ale dzięki temu będę mógł się wrócić i zobaczyć tam ten jeden ekran. I tu po prostu przechodzimy normalną drogą i zobaczmy, co na nas w tym miejscu czeka. Czeka na nas tumor. I tak naprawdę tyle z rzeczy, które pominąłem, bo normalna droga prowadzi w górę. Tylko trzeba jeszcze to zebrać. I potem wrócić też nie będzie rzeczą najłatwiejszą. Na początek... No mogę po prostu tutaj poczekać. Mniej więcej. Teraz to sobie zebrać. Tylko jeszcze potem trzeba wskoczyć na platformę, które lecą niestety całkiem rzadko. Więc tutaj polecieć. Nie trzeba... Dobra, myślałem, że... Nie no, leci czy nie leci kolejna platforma? Nie jestem pewny. Zrobię to w takim... Co się stało? W takim razie nieco szybciej, nieco inaczej. Myślałem, że taka właśnie górna platforma też wyleci mi i ją użyję, żeby się stąd wydostać. I możliwe, że wyleciałaby, ale bez niej sobie też poradzę. Nie chcę mi się tutaj czekać przesadnie długo. Za każdym razem taki sam skok. I teraz tutaj i już byłem pewny, że nie żyję. No to można wrócić chyba tam. Oczywiście niełatwiejszą drogą, a tędy. Wow, znowu, ale to jest zawsze przyjemne strasznie. Wracamy w to miejsce. Zebranie tego tumora? Co? Proszę? Aha, rozumiem. Jeszcze chcę przetestować, czy mogę tutaj za brzeg się złapać jakoś. W ciekawy sposób, na przykład coś takiego. Tak na przyszłość, żeby wiedzieć, jak to działa z tymi armatami. Czy pistoletami, czy czymkolwiek, ale nie da się chyba złapać w żaden sposób. Więc po prostu tutaj muszę poczekać, aby następnie spaść w odpowiednie miejsce. No nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, tylko jeden mały, precyzyjny skok. Dobra, rozumiem, jestem głupi znowu i gram zanim pomyślę, a lepiej pomyśleć zanim będzie się grało. Nie trzeba, ale lepiej będzie najpierw skoczyć. Co nie jest takie proste, mimo że sam skok jest prosty, to... O właśnie, mogę tak to zrobić, poczekać teraz i wskoczyć na to, wydostać się. Poczekam, nie zaszkodzi. Co może zaszkodzić, to tutaj robienie tego ekranu może być całkiem trudne. Szczególnie jeśli nie będzie się brało checkpointa. Teraz. Nic niebezpiecznego. Wow, udało się. Chyba nic nie pominąłem, mam taką nadzieję. Idzie na razie całkiem sprawnie, ale pamiętajmy, ten rozdział nie jest tak krótki jak poprzedni i... No jest... Normalny, ma te 20 poziomów, nie 15, więc czeka nas tu sporo zabawy. C
cały czas no sekretów mało znalezione, ale będziemy jeszcze mieli czas na takie rzeczy. Wróćmy, zapiszmy się, ale to nie taki problem jak myślałem początkowo, bo mogę tak po prostu wrócić. Hej, 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 hej. Tu mi bardzo wygląda to na sekret, nawet nie mówię, nie myślałem o tym, ale tutaj sekret jest. Takie coś, w sumie to takie coś, okej. I będziemy musieli w drodze powrotnej dobrze manewrować. A co jeszcze na górze jest? Jest coś na górze jeszcze, czy nic nie ma na górze jeszcze? Raczej nic nie ma na górze jeszcze. Po prostu stań tutaj i skocz w górę. Stań tutaj i skocz w górę. Wow, 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 wow. Tak, podwójne skoki są odpowiedzią na to. Albo nie. Są albo i nie są. Tak, podwójne skoki myślę, ale nie z pełną mocą. To są trudne rzeczy całkiem, nawet trudniejsze niż myślałem. Wow, pod tym się schowa. Ałem, taka platforma tutaj jedzie. Czekaj na mnie. Czekaj, 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 przyjedziesz jeszcze do mnie, dziękuję ci. Dziękuję ci, dziękuję ci. Teraz tylko nie spaść, nie zepsuć. Wow, 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 chodź tu do mnie. Uwielbiam tak bardzo ten świat. Jak na razie ta gra, no świat tej gry mnie nie interesował. Tutaj, no nie jest to kwestia tego, że świat jest interesujący, ale po prostu ta atmosfera, to wszystko jest takie przyjemne. A świat ogólnie jest w tej grze interesujący. Te tajemnice różne, wstąpienia, zejścia, tajemnicze osoby, raki, nie raki. To jeszcze przyjdzie nam odkryć. Na razie, hej, hej, hej. I ucieczka szybka, dobra. Chyba, że gonitwa. Gonitwa nawet brzmi sensowniej nieco. Ale na razie postaram się po prostu uciec. Mogę tak się złapać, powiedzmy. A, to bardzo powoli leci. Nic, 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 ale jeszcze chciałem sprawdzić, kusić los. Tutaj tak samo. Tylko jednak tutaj jest bardzo ciekawa kwestia z tym. Podoba mi się, bardzo mi się to podoba. Co tam musimy zrobić? Czekaj na mnie. No, ta pierwsza sekcja jest bardzo prosta. Aż dziwi mnie, że nie ma tam żadnego sekretu. Aż nawet jestem bardzo... Myśli, że jednak jakiś sekret tam jest, którego jeszcze nie zdążyłem odkryć. Ajajaj. Mogę tak się zamachnąć, żeby ciebie poprosić, żebyś jechał do mnie. Myślę nad tym, jak to zdobyć. Opcje widzę dwie. Namówić ciebie i potem odskoczyć na bok i złapać się za... za to miejsce. Tak, 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 tak. Nawet mogę od razu od czegoś takiego zacząć sobie. Bo ten skok, żeby złapać się za ten kraniec, jest całkiem... całkiem wymagający, ale na pewno możliwe, co już przed chwilą no zrobiłem. Ale no, precyzja bardzo duża wymagana i raczej nie jest to najlepszy sposób, żeby to zrobić, ale... Spróbuję jeszcze kilka razy, bo wydaje się to bardzo, bardzo bliskie zrobienia, bardzo bliskie końca, gdy już tutaj do tego momentu dochodzę. Że wystarczy teraz odskoczyć, złapać się i potem jesteśmy uratowani. No tylko właśnie, odskoczyć i złapać się to jest coś, co musimy jeszcze odpowiednio zrobić. Budzik dzwoni, fajnie. Fajnie, że nie spałem od 30 godzin, co? Nic. Mhm. No niestety, czasem tak to bywa, że się człowiek kładzie o 12, ustawia budzik na 7 rano. Hej, tak będzie fajnie, można będzie się wyspać wygodnie tyle czasu. I się leży, i się leży! I się leży, i się leży, i się leży, i dzwoni budzik zanim się zaśnie. Cudowne uczucie, gdy budzi dzwonik zanim człowiek zdąży zasnąć. Uwielbiam, kocham coś takiego. I potem ma się dwie opcje. Iść spać o godzinie 7 rano, albo no, spróbować przetrwać cały dzień bez przespanej nocy. I preferuję zwykle opcję. Znaczy, preferuję iść spać, wiadomo, no to jest takie proste wyjście z tej sytuacji. Ale wyjście, które nie popłaca, niszczy zegar jakiś tam wewnętrzny, nie wiem, czas, znaczy sen się psuje na przyszłość i tak dalej, więc
Jak po prostu, jak już się przemęczyć, przetrwać cały dzień i potem... Jak już się to normalizuje. A cóż. Heja. Tam tumore leci. Znaczy ty lecisz wielokrotnie, tak, ty się lupujesz na szczęście. Więc mam więcej niż jedną szansę na zebranie ciebie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lecisz? Lecisz? Lecisz, właśnie. Wow, 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 wow. I trzeba iść potem na lewą stronę, aczkolwiek są szanse na to, nawet nie małe, że jest opcja. Schowaj się tutaj, schowaj się tutaj. Dobra, zobaczmy. To oczywiście jest kolejny sekret, więc nie głupio. No, mogę tak po prostu stanąć sobie przy tej ścianie. No to mi bardzo ułatwia to wszystko, że to po prostu tak nie wyciąga na górę. I jest to jeden z tych sekretów całkiem, całkiem prostych do zebrania. Przynajmniej taki się początkowo wydaje, bo to są bardzo łatwe ściany do złapania. Tu nawet nie trzeba, tu też nawet nie trzeba się łapać. Tu nawet nie trzeba się łapać. I tu nawet nie trzeba się łapać. Aczkolwiek tu trzeba się łapać, żeby zrobić coś takiego. Jeszcze trzeba odskoczyć oczywiście w najwyższym miejscu, niekoniecznie w najwyższym miejscu, ale nie ma to być skok w bok, a skok w górę. Dwie opcje wyjścia, wybieram tą łatwiejszą. Dziękuję, dziękuję bardzo, przyjemny sekret. Są w tej grze sekrety proste i trudne, to był jeden z tych prostych, których też jest całkiem sporo. Ciekawe czemu takie proste miejsca dla rozluźnienia są tu wrzucone. No właśnie, właśnie dla rozluźnienia, uspokojenia na chwilę po trudnych sekwencjach. Przyjemnie jest zobaczyć sekret, który wymagający nie jest. Teraz poleci. Nie, kolejny. Poleci. Kolejny. Poleci. Zrobione. 11-12, no idzie nieźle nawet. Oczywiście rozdział bardzo długi, znaczy bardzo długi. Jeden poprzedni był krótszy, to teraz mi się wydaje, że wszystko, co ma więcej niż 15, to jest długie. Gdzie tak nie do końca jest. Tu udało się fajny rytm złapać. Dobra. No i znowu takie wielokrotne drogi. Co się dzieje? Co się tak kręci to? Trzeba tu z góry zaskoczyć, bo są ściany, które się rozwalają po tym, jak dotkniemy ich, i są takie, które rozwalają się po tym, jak przywalimy z całej siły. Ty we mnie strzelasz, zawsze celujesz. Chciałem już skakać na dół. No to jakoś ukryte nie jest, od razu rzucę się w oczy. Jak stoi w miejscu, mnie nie trafia. Ale tak to jest zły przycisk, znaczy samo się tak, znaczy nie wiem, może ja, czy nie. Tak to jest zrobione, że jeśli stoimy w miejscu, to nic nam się nie stanie, ale jeśli przeskoczymy o jedno do przodu, to tak to leci, że leci prosto w nas. Bardzo, bardzo fajne. Tumor! Dobra, teraz go dopiero zauważyłem, że on tu w ogóle jest, bo wygląda tak podobnie do wszystkiego innego. Więc pojedyncze skoki, nie pojedyncze, znaczy pojedyncze skoki, ale nieco większe. Znaczy małe, gdy nic nas nie goni, większe, gdy coś nas jednak goni. I postaram się tu walnąć dwa ptaki jednym nowotworem. To jest normalny poziom? Nie! Skąd mogłem wiedzieć? Mam nadzieję, że wyjście na górę mnie uwolni z tego i pozwoli zebrać sekrety. Dawaj. Lubię też takie rzeczy właśnie, bo mimo, że to strzela prosto w nas, to dzięki temu, że zawsze strzela tak samo prosto w nas, to ma się tutaj kontrolę nad tym, jak to strzela. Spokojnie. Przeskocz. Dobre, bardzo, bardzo dobre. Więc mam opcję jechać na prawą stronę. I to jest jedyna opcja. Podoba mi się, jak początkowo gra była niezwykle liniowa. Teraz nie jest. Ty strzelasz we mnie, ale ciekawe mnie, o co chodzi z tym, co się kręci. Te kręcące się, nie wiem, świdry po prostu takie śmieszne. O co im chodzi? W czym jest ich problem? W niczym jest ich problem, po prostu tak są. Bo mi to wygląda na sekret, ale ja tu nie potrafię się odbijać z no rzeczy różnych. To nie jest żaden Shovel Hollow. Ciekawy mnie, czy jest tam jakiś sekret. Raczej nie, bo z tamtego miejsca wylatują oczywiście te platformy. I też jest to całkiem trudne do odkrycia, ale no nie będę więcej próbować, po prostu pójdę na razie do góry. Zobaczymy potem, jak będę wiedział, że mi brakuje pewnych rzeczy do odkrycia, no to
zabiorę się za poszukiwania. Tu jestem bezpieczny. A teraz jadąc, mogę stać w miejscu. No póki co wychodzi, póki co mogę. Ale tutaj już... Co się dzieje? Kolejny budzik. Tu jestem bezpieczny, mam nadzieję. Rozumiem, na czym to polega. Nie wiem, czy jestem tego fanem. Nie no, ja nie mogę. Nie wiem, co mogę, czego nie mogę. Ale po prostu zrobię to. Na początek, tu jest sekret. Więc sekretem się zajmijmy. Wiem, jak na lewą stronę tam przejść, ale na razie. No, sekret ważny jest. Uwielbiam takie manewrowanie. Mega fajna rzecz, mega fajne, przyjemne. Tym. No, spróbuję. Spróbuję coś takiego zrobić, zobaczymy, czy ryzyko popłaci. No tu już jesteśmy prawie na końcu. Teraz trzeba tylko wskoczyć. Wskoczyć i najlepiej nie spadać. Muzyka tak dobra, klimat tak dobry, tak pasuje. Mogę stanąć? Myślałem, że o to chodzi. Teraz przestałem myśleć, że o to chodzi. O co chodzi? O tamto chodzi, dobra. Może da się tu na lewo przejechać. Na razie jednak bardziej myślę, że chodzi o to. Dobra, tu jest normalne przejście. Pewnie jakieś tam rzeczy były. Na takim ekranie pierwsze co robię, to szukam tumorów na dole. I może tam na dole są jakieś tumory. Guzy, raki, nowotwory. Okej. No właśnie, ten ostatni skok. Postaram się znowu tak pędzić. Bo tu można podwójny skok zrobić, jeśli będzie się wystarczająco szybkim. Można drugi podwójny skok zrobić. Znaczy, ten drugi to raczej taki mało podwójny. I teraz... No, skoczyć dobrze na platformę. Właśnie ciekawi mnie bardzo, co się stanie, jeśli spróbuję zeskoczyć tam na dół. Wiem, na czym to polega. Na tym to na razie polega i teraz mogę... w dobrym momencie jeszcze zaskoczyć. Na pewno jest to możliwe, ale nie proste też. Nie wiem, czy nie mogę tych armat dotykać, czy akurat ich dotykam w złym momencie, a w niektórych mnie by nie zabiły. Raczej obstawiałbym przy tym, że nie można ich w ogóle dotykać. No właśnie, jak to tutaj... No jeśli tyle razy ich dotknąłem i zginąłem, no to raczej się nie da w ogóle. A to nie jest tak, że nie miałem szczęścia i wyczucia. Skaczesz? Strzelasz? Strzelasz? No, nie poczekał, nie poczekał. Okej. Na razie pojadę sobie na górę spokojnie i postaram się kolejnym razem jeszcze spróbować cofnąć. Nie, no nie zmieszczę się tam, raczej, przynajmniej. 17 ekran. Takie bloczki, ale ja jeszcze chcę zerknąć. Co tu się znajduje? To jest przyjemny skok do zrobienia. Więc coś takiego. Miłe rzeczy. Ale do momentu pewnego, gdzie tutaj jest nieco więcej rzeczy do zrobienia. Do zgarnięcia tam. Wow. To mnie przywaliło. Uziemiło. Już myślałem, że się nie wyciągnie gość. I tutaj przelecieć jakoś. Złapać tego tumora. Złapać tego gościa. Złapać tego gościa chcę. Jestem. Żeby mnie teraz nie rozmiotło. Nieźle. Kilka ekranów zostało. Tu nie wejdę, nie ma mowy. Żebym się tam zmieścił. Za to nie jestem pewny. O co mu chodzi? Dasz radę. O co temu tumorowi chodzi? Bo... tam jest coś takiego. Chcę z prawej strony zaczynać, czy z lewej? Myślę, że chcę z lewej strony zacząć, jeśli przegram. Na razie tak to zaskoczy. Mogę przelecieć sobie. O. No cóż, na pewno tak będzie łatwiej zacząć. Wrócić na lewą stronę się da? Niekoniecznie. Ale tutaj już, gdy się zna tą sekwencję, że można
Dewa, naraz przeskakiwać to nie powinno być takie straszne, szczególnie gdy zacznie się od czegoś takiego. Ładnie, ładnie, bardzo prosty ekran, ale... ale przyjemny, ten rozdział jest świetny. No ja tu coś czuję, że... się nie czuję, ale tam coś czuję na pewno, tam na pewno coś będzie. Lecisz? Mógłbym cię poprosić? Dobra. Poproszę o przejażdżkę. Już? Nie? To zaskakujące mocno. Chodź do mnie. Chodź jeszcze raz do mnie. No to jest dziwne. To jest naprawdę... serio? Naprawdę dziwne. Chodź tu. Jeśli tam naprawdę nic... nic nie ma, spokojnie. No bo to tak wygląda. No już od razu cię zawołam. Ciebie zawołać, właśnie nie wiem, czy tego drugiego wołać to dobry pomysł, bo skończy się to właśnie w taki sposób. Czyli no nie za dobrze. Zdecydowanie nie za dobrze się to w taki sposób kończy. Więc spokojnie. Nie wchodźmy w takie głupie pętle. To jest bardzo głupie. Rozskoczyć na ciebie i od razu ty lecisz. I ja spadam, bo nie jestem przygotowany na taką prędkość świetlną. Okej. Szybko trzeba go zdobyć, zanim się więcej zacznie dziać. Wracamy. Tutaj już nie powinno być problemu. Normalną drogą wrócić na górę i przejść ten poziom, po prostu idąc dalej. Jak widać, no wystarczy chwilę spokoju i... i tyle, nie widzę żadnych więcej sekretów. Kolejny z ekranów bez kompletnie niczego. W sumie dodaje to pewnego uroku. Nie wyszło, ale myślę, że sekwencja jest całkiem dobra. Raz... ach, prawie. Właśnie, gdy ta rakieta leci pierwsza, znaczy rakieta, kula armatnia. No mamy coś takiego i... nasza pierwsza część naszego przyjaciela zdobyta. Fajnie, i świat ukończony w miarę na 100%. Jakie będą kolejne części? Tułów i nogi? Ciało i dusza? Przekonamy się już niedługo. Znaczy niekoniecznie niedługo, bo jeszcze 4 światy nam zostały, żeby pozostałe rzeczy odkryć. No i nie udało nam się zdobyć tutaj 2 rzeczy. Oczywiście sekret jest za kluczem, ale jeszcze gdzieś trzeba znaleźć kartridż. A jednak wcześniejsze przeszucie mnie nie myliło i tutaj trzeba było odskoczyć w lewą stronę, co nie było strasznie trudne, zaś wcześniej się myślę, wcześniej po prostu poddałem. Niech tutaj tylko wyjście nie pochłonie. Wybacz, nie żyję. Tylko joshowałem cię, żartowałem sobie z ciebie. To coś, co gra mi mówiła. Czy mówiła po prostu? Jesteś gościem z gry komputerowej, gry wideo, prawda? Racja? Aha. Okej. Niech będzie. I patrząc tutaj na mapę, wygląda na to, że... no właśnie, znaleźliśmy kolejny sekret, ostatni sekret, a kartridż będzie ukryty za ścianą z kluczem, czy za przejściem zamkniętym na klucz? Na kłódkę? Na to by wychodziło. Cóż, do zobaczenia jutro, gdzie zajmiemy się jednym z dwóch światów. Albo Retrograde, albo właśnie Hollows. Chaos.